Przede wszystkim znowu pojawia się nam trzecią karkaną. Zwiedzamy lochy, znaczy kanały pod Caladonem. Nie pamiętam w sumie, jak dużo ciekawych tutaj będzie rzeczy i jak dużo. W każdym razie mam jeszcze parę innych rzeczy do zaplanowania, do zrobienia. Co my tam mamy? Jest duża grupa. It is done. Tych panów pamiętamy, właśnie mają dużą odporność na obrażenia. Może weźmiemy na nie działo. Zobaczymy, jak dużo lepiej będzie się sprawowało. Pewno musimy trochę bliżej podejść tym działem. Dobra, awansowaliśmy. No, to działo. Ładnie działa. Więc dopóki będę widział, że coś jest trudniejszego do ubicia, to dobrze jest to używać. Mamy ogra bandytę z magicznymi rękawicami. Będziemy za bardzo marnować do tego baterii. W co my to miałem iść? Mamy wszystko, co potrzebujemy. Miałem iść w siłę. Ale potrzebujemy jeszcze jednej rzeczy. Potrzebujemy jeszcze jednego towarzysza. Z 2, 3, 4. Problem jest taki. Problem, to nie jest problem. Jest rozwiązanie. Możemy albo wydać kolejne 4 punkty, mieć 20 punktów charyzmy i to nam da dodatkowego towarzysza, albo wydać 3 punkty w perswazję i to również da nam dodatkowego towarzysza. Nie, mieliśmy iść mistrzostwo strzelectwa. Już sobie przypomniałem. Dobra. Tak, więc następne w kolejności jest uzyskać dodatkowego towarzysza. Chociaż mogę również zmienić kolejność. Biorąc pod uwagę, że chyba towarzysza chciałbym mieć dosyć niedługo już. Zobaczymy. Na razie wydaje się być trochę rzeczy w tych kanałach. It is done. It is done. Dobra. Tutaj mamy jakieś wyjście, momencik. Zmieniając to za miejsce. Gdzieś w dokach. Nie potrzebujemy tu być. Wracamy. Dobra, mamy jeszcze parę rzeczy do załatwienia na południu Caladonu, ale to później. Zajmijmy się jeszcze czyszczeniem. Czyszczeniem kanałów. Mm-hmm.
też w kanałach chyba gdzieś znajduje się ten demon, który jest mordercą. Zastanawiam się, czy będziemy do niego mogli teraz tam wejść i go ubić. Znaczy... Nie chcemy tego zrobić. Ponieważ gdybyśmy go teraz ubili, to nie byłoby permanentne się go pozbycie. Więc jeżeli znajdziemy coś takiego, to będziemy musieli się wycofać. Że? Więcej szkieletów. Ciekawe, co powiedzą na moją snajperkę. Mniejszy liż, większy liż. Wracajcie. Chcemy je zdejmować z bezpiecznej odległości. Okej. Chcę je zdejmować z bezpiecznej odległości, żeby więcej było expów dla mnie. Nie żeby stanowiły dla nas jakieś wyzwanie. Dobra, to jest ten lisz. Mniejszy, większy. Dobra, tyle jeżeli chodzi o liszę. Co tutaj mamy? Trochę śmieci. Coś ciekawego. Dobra, trzymaj to. To zdecydowanie chcemy do handlarki zanieść. Wejście w zasięg. Te niebieskie zombiaki były niebezpieczne. Tu jest ich troszkę większa grupka. Jeżeli będą wychodzić w zasięg strzału, to byłoby idealnie. Dobra. Dobra. Zajmę się najpierw tym. Idealnie. Tam mamy więcej szkieletów. Tak, tam jest chyba wejście z tego, co pamiętam, właśnie do tej loży. Tego demona. Dobra.
That's the way to show those bastards I good hit, sir. Dobra. Coś oni mieli przy sobie. Wygląda na to, że nie. It is done. Dobra. Ciekawe. Zaraz się tym zajmiemy. Tak, Virgilu. Potrzymaj to. Ty potrzymaj to. Dobra. Tutaj chyba właśnie nie chcemy wchodzić. Tutaj chyba jest leży tego demona, z tego co pamiętam. Możliwe. Dobra. Wrócimy to jeszcze później. Póki co jeszcze przejrzyjmy resztę kanałów. Na razie już póki co się opłacało tutaj zabrać. Się zastanawiam właśnie, jakie jeszcze mamy takie duże questy, które by nam miały dać dużo doświadczenia. Poza wątkiem głównym chyba nie za dużo. A chcę mieć dodatkowego towarzysza, zanim pójdziemy do Cenang. Więc możliwe, że będę musiał zmienić moje priorytety, ale to dostosujemy się. Został jeszcze tutaj jeden korytarz. Zbadamy go i się wynosimy. Jeszcze trochę więcej szczurów i tych śluzołaków. Nazwijmy to tak. Nadal jeszcze Jeffrey czasami miewa krytyczne pudła. That's the way to show those it is done. A? No, jeszcze coś jest. A? Więcej expów. Dobra, jeszcze tutaj chyba to musimy zbadać, tak, ostatni korytarz. Może nie. Na to, że tutaj już byliśmy. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o kanały póki co. Zaszło się dosyć szybko. Więc wyjdźmy tędy i mamy jeszcze kilka rzeczy do załatwienia w Caladonie. Dobra.
pierwsze. Gdzie jestem? Tutaj, dobra. Tak, idźmy do domu misków. Wiem, czego nie zauważyłem. Rzeczy na sprzedaż niedługo. Dobra. Szkoda, że tutaj nie ma żadnego, jak to nazwać, złomiarza. Dzień dobry. Saletra. I kupił też, bym też elektrolity, gdyby miała pani. Dobra. Tego nam brakowało. Paszport Weasley, 25 Dragons Tournament, Caladon. Jest to miejsce zamieszkania Weasleya. Pójdziemy tam. Chociaż to może być też problem, bo domyślam się, że drzwi będą pewnie zamknięte. Ale dobra, znajdziemy rozwiązanie. Póki co idziemy na południe. Co tu mamy? Chyba nic ważnego. Jakieś domki. Bardziej nas interesuje to, co mamy tutaj na zachodzie. Dobry ogrze. Nanosiłeś się, to nanosiłeś i możesz już mi to oddać. Jest... No cóż, może tego nie widać po wyglądzie. To jest warsztat. Kim jesteś? Hieronymus Maxim. Co się stało z twoją fabryką? Jakieś ogry to wparowały i ukradły prototypy pierwszych maszyn latających. No, chyba wiemy, o co chodzi. Tak się staje, że widzieliśmy twoje maszyny latające. Ogry rozbiły się i zestrzeliły sterowiec Zephyr. Tak, mogę powiedzieć, że te maszyny latały. Czy to pomoże czymś? Nie możesz zbudować innych? Nie mam pieniędzy. Czego potrzebujesz? Dowodu na to, że latały. Powiedzmy, że mam dowód, jest dla ciebie warty. Eksperymentalny, zmechanizowany arachnid. Dobra, tu jest aparat, na którym widać, na którym latają. Czy to wystarczy? Jasne, bla 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 bla, dziękuję ci. Jeżeli kiedykolwiek będziesz miał części do zmechanizowanego, ten to możesz przynieść, ja ci zbuduję. Czy... A, Maxim, to dlatego to się nazywa karabin Maxima. Dobra, akurat to już mamy. Mechanized Gun Maxim. Dobra. To nam nie będzie potrzebny. Medyczny arachnid. A co z tym arachnidem? Dużo waży. Dobra, momencik. Co my tu mamy? Clockwork Decoy. Machined Plate Mail. Medyczny arachnid. 100 mechaniki i herbalizm. I będziemy mogli zrobić medycznego arachnida. Ciekawe, ciekawe. Póki co moglibyśmy go chyba po prostu uwolnić. Wystawić.
żeby sobie biegał i zabijał rzeczy. To chyba nie jest w sumie zły sposób, zły pomysł. Do Maxima może jeszcze kiedyś wrócimy. Jeżeli będę miał wystarczająco dużo punktów, żeby nauczyć się naprawy, to Maxim jest mistrzem naprawy. I tak, i wykonanie dla niego tego zadania jest wymogiem, żeby nauczył nas mistrzostwa. Dobra, a poza tym tu jest magiczka. Zagadajmy do niej. Mamy trochę rzeczy do zidentyfikowania. Chyba gdzieś tutaj jest magiczka. Gdzieś na pewno jest. Nie, na północy jest. A cóż, chyba szybciej będzie zrobić taki myk mały. Ciach. Dobra. Udajmy się do magiczki, zidentyfikujmy te wszystkie rzeczy i ustalimy dalszy plan działania. Zanim jeszcze to zrobimy, jest dom Weasleya. Okazuje się, że nie zamyka drzwi, jak wychodzi z domu. Nawet nie zamyka kufra, w którym jest dowód na to, że ktoś mu za coś zapłacił ostatnio. Elmer Burbottom. Z tym Elmerem będziemy musieli się rozmówić. Tylko trzeba będzie go najpierw znaleźć. To również jest jedna z rzeczy do załatwienia w Tarancie. Możliwe, że znajdziemy go w archiwach taranckich. Dobra. I to... Tutaj możemy przejść? Tutaj jest mielizna. Dobra pani. Mam nadzieję, że nadal chce z nami rozmawiać, tak. Co masz na sprzedaż? W sumie niewiele ciekawych rzeczy. Prędkość plus 5. To ciekawe. Dobra. O, nawet chcesz kupić on... część tych rzeczy. Wybornie. Bardzo chętnie się ich pozbędę. Dobra. Z bardziej ważnych rzeczy. Ja po co ja wziąłem ten? Nieważne. Toriel. Po kolei. Chcę handlować, chcę, żebyś identyfikowała. Magiczne rękawice po prostu. To są rękawice zręczności. Mała zbroja magiczna. No, całkiem nawet niezła. Gdybyśmy mieli kogokolwiek, na kogo by pasowała. Zaklęta tarcza. Słaba. Ma fire resistance, ale bardzo rzadko się to przydaje. Arcane Traveler's Cloak. To chyba najlepsze szaty maga w grze. Raczej jak to damy Jeffreyowi... Tak, to chętnie zamieni się. A to możemy zobaczyć, ile mu to wzrośnie. 33 AC i Damage Resistance 42. 33-42. A z tym ma... 44-45, dużo lepiej.
Więc tak. To zachowasz na zapas. Tego możemy się pozbyć. Dobra, ma plus 5, plus 10. A to jest gorsze. Czy chciałbyś może zręczności? Nie. Tego też nie chcesz. Orion Kell. Nawet nie myśli o tym. Dobra. Zidentyfikujmy jeszcze te rękawice. Te. Woli je od zręczności. Dobra, pytanie, czy nasz ogr ma jakieś rękawice? Mechaniczne. Niech jeszcze sobie zatrzyma. Dobra, całą resztę wygląda na to, że możemy opylić. Dobra, wiecie co, może część jakiejś zatrzymamy sobie na wszelki wypadek. Te, bo bardzo mało ważą. Dobra. Chcesz z nami handlować? 2000, tak, to jest... Arcane Chainmail. Bardzo dobra. Gdybyśmy potrzebowali. Tego nie chcę, to chcę kupić nawet, dobra. Jeszcze to zidentyfikujmy. Small Charmed Plate Mail. Mała zaczarowana zbroja płytowa. Też całkiem spoko. Niestety nie chcę kupić. Dobra. Znajdziemy kupca na to. Ale póki co... póki co wracamy do Tarantu. Tylko tak, żeby wrócić do Tarantu, mówiłem, że nie będę wynajmował statku. Wykorzystamy przełęcz Gorgota. Ona chyba gdzieś tutaj się znajduje. Głupiec. Tak, przełęcz Gorgota się gdzieś tam znajduje. Z tego co pamiętam... Jej lokację można gdzieś zdobyć w Kaladonie, kiedy by się rozmawiało z ludźmi na różne plotki. Ale mniej więcej wiem, gdzie się to znajduje, więc ją po prostu znajdźmy. Tak, to będzie dużo szybsze niż idzie... niż chodzenie naokoło do przełęczy Hordina, czy jak się tam nazywa. It is done. Miało to coś ciekawego? It is done. Nie. Dobra. Dobra, może źle. Że źle zaznaczyłem. Momencik. Mam tutaj nawet zapisane współrzędne. Gdzieś tutaj powinna się znajdować. Dokładnie, mamy. Więc na razie biznes wygląda tak jak z poprzednią przełęczą. Jest tutaj chyba trochę niemilców do likwidacji. O, widzimy już pierwszego. Tutaj też widzę ciebie. Chyba z drugiej strony będziemy musieli do nich zajść. Ogry.
Proszę nie uciekać z linii strzału. Dziękuję. Bo tamta małpa się wkurzyła. Dziękuję, towarzysze. Jakiś poszukiwacz przygód tutaj legł. Dobra, zaraz go oswobodzimy z jego dobytku doczesnego. Dobra, nie musieliście tego robić tak chętnie, ale okej. Jest jeszcze parę małp. Zdecydowanie. Idealnie. Tam jest jeszcze jeden. Jest za zasłoną, dlatego nie mogę do niego strzelać. Jedna z tych gałęzi liczy się jako zasłonę. Tak lepiej? Co tu jeszcze mamy? Za chwilę. Więcej tych duchów ognia. Ciekawe. Jest identyfikowana zbroja. Metalowe buty. I na sobie wezmę te buty. Ale to może być coś warte nawet. Chociaż wiecie co, trochę dużo ważą. Dobra. Mini małpy. Dobra, jakiś kuguar. It is done. It is done. Dobra, no musiał im ponaprawiać broń przy najbliższej okazji. It is done. Okej, idealnie. Co tu jeszcze mamy? No chyba już nic. Jeszcze jeden lew górski. Ale szybki. Dziadyga. Dobra, pytanie ludzie, jak tam wasza zbroja i broń? Całkiem nieźle. Nie ma się za bardzo jeszcze czym przejmować.
Ty dobrze, żebyś uważał z tą laską. Nie chcę, żebyś jej ją wykończył. No, nieźle. Na to, że też jesteśmy już bliżej końca niż początku. Dobra, Geoffrey. Czy nie rozwaliłeś sobie broni przed chwilą? Jeszcze nie, dobra. Dobra. Trochę denerwująca jest walka z tymi golemami. Wyjdź tutaj, wilczku. Dobra. Gdzie to jeszcze mamy? Trochę więcej małp. Ciekawe. Starożytny niedźwiedź. Polowany ze snajperki. Coś miałeś przy sobie? Nie. Jeszcze parę małp jest tu i ówdzie. Ale to jest kolejny ołtarz jakiegoś bóstwa. Ale nas to oczywiście nie obchodzi. Wracamy do mordowania małp. Nie mam jeszcze amunicji? Trochę mam. Nie ma się co przejmować. A idealnie. Tu jeszcze mamy, kurde, kolejny golem. Kolejne dwa golemy. Ciekawe, czy one są odporne na elektryczność. Ja bym powiedział, że tak, ale to kto wie. Jeden zdjęty. Stra? Okej, golem się wkurzył. Idealnie. Geoffrey, nic ci nie jest. Na to, że nie. Tam twoja broń. Dobra. Nie mamy 3 punkty rozwoju. Się zastanawia, czy jeszcze chcę to inwestować na pewno w charyzmę. No i dobra, i to by było na tyle. Jak już raz to przeczyściliśmy, to teraz będziemy mogli tędy przechodzić już z poziomu mapy świata. Możemy nawet przejść przez zapchlone wzgórza. Nie, żeby było to jakaś duża potrzeba.
Dzięki Virgilu za leczenie. Dobra. Właśnie, czy te dałem ci te fasolki? Nie, zapomniałem je zidentyfikować. Okej. Zastanawiałem się, czy Virgil czasem nie zmarnował, bo one chyba też potrafią leczyć, nie tylko wskrzeszać. Się zastanawiam, na ile chcę je dawać Virgilowi, na ile mu ufam, że ich nie zmarnuję w jakiejś głupiej sytuacji. Dobra. Jesteśmy z powrotem w Tarancie. Mamy tutaj kilka rzeczy do załatwienia. I cóż, i chyba jednak zainwestuję to wszystko w... Kurczę, ja tam charyzmy dałem. No cóż. Chciałem percepcję dawać, a nie w charyzmę. Cóż. Dobra, w każdym razie... jesteśmy w Tarancie, chcemy... Mamy tutaj kilka rzeczy do załatwienia. I... czy już będzie koniec Tarantu, czy nie? Chyba nie. Będę jeszcze próbował wykonać to zadanie dla pani Tuzant znalezienie mi naszyjnika urody. Póki co jeszcze nam się to nie udało. W sumie nie wiem, gdzie jeszcze moglibyśmy go znaleźć. Dobra, a poza tym to cóż, załatwiamy w przyszłym odcinku tej rzeczy i cóż, i szukamy dalej roboty do zrobienia. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę, do usłyszenia, cześć!